Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Do akcji jest już gotowy zespół komentatorski w składzie. Tomasz Smukowski i Jacek Laskowski. Już za chwilę mecz Ekstraklasy. Mamy nadzieję, że będzie klasy ekstra. Pogoń Szczecin zmierzy się z Koroną Kielce. Jakże był ale gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy. Te, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Na ekranach widzimy teraz skład Pogoni Szczecin. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Przed nami drużyna Korony Kielce. Zapowiada się, że zagrają tradycyjnym 1-4-5-1, Jacku. Tak, to by znaczyło, że będą chcieli zrobić dwie rzeczy. Zabezpieczyć tyły i zdominować spotkanie dzięki przewadze liczebnej w linii pomocy. Pytanie, jak reagują na to rywale? No i jeszcze jedno. Czy ten osamotniony napastnik będzie miał dziś odpowiednie wsparcie? Obecna Pogoń to klub stabilny, nawet z coraz głośniej wyrażanymi aspiracjami, ale ich historia to taki trochę roller coaster. Bywało różnie, czasami pięknie. Klub już w 1958 roku ustanowił całkiem okazały rekord. W drodze po swój pierwszy awans do pierwszej ligi zanotowali sezon z nieprzerwaną serią meczów bez porażki. Jeszcze dziś robi to wrażenie. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Teraz! Czy dobrze to wykończy? Co za popis bramkarskiego kunsztu teraz. Ale chwila, mamy spalonego i tak nie byłoby gola. Ale warto podkreślić, że ta interwencja naprawdę najwyższych lotów. Uwaga, czy teraz będzie okazja? I gol! Już w pierwszych minutach wpisuje się na listę strzelców. Widzimy świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Dobrze teraz widać, jak ładnie została uderzona ta piłka. Doprawdy świetna główka. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Kiepskie zagranie teraz. Korona wywalczyła rzut rożny. Centra w pole karne. Nie wierzę! Nie wierzę! Piękne uderzenie! Takich bramek nie ogląda się często. Dla takich bramek wymyślono ten sport.
Spójrzmy teraz na powtórkę tego gola. Zaczęło się od stałego fragmentu gry. Dobrze rozegrany rzut rożny, ale trzeba podkreślić, jak dobry był to strzał. Piłka idealnie siadła na nodze i pomknęła do bramki jak rakieta. Fantastyczne uderzenie. Mamy remis. 1-1. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Pogoń w natarciu, może tu być gorąco. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Ma wsparcie, by to rozegrać. Dobry pressing, odebranie piłki pod polem karnym. Ładnie teraz próbuje lobować. Całkiem niezły strzał, niezły pomysł. Ale tego bramkarza zaskoczyć nie jest wcale tak łatwo. Widział, że szykuje się techniczne uderzenie i interweniował jak należy. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Korona Kielce atakuje skrzydłem. Sebastian Kowalczyk. Korona oddaje piłkę rywalom. Aj, niewiele brakowało. Dobry pomysł. Aż szkoda, że strzał niecelny. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Aby było tyle, mamy zmianę posiadania piłki. Mogą tu teraz groźnie skontrować. Może teraz uderzyć. Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Dośrodkowuje z rogu, dość głęboko. Źle teraz Szczecinianie, tracą piłkę. I koniec pierwszej połowy, a my zapraszamy Państwa na przerwę. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić, ale piłka trafia jednak do obrony, nic z tego nie będzie. Mamy aut dla Korony Kielce. Zmiana gotowa, zaraz na murawie zamelduje się zawodnik z ławki.
Przechwyt i są przy piłce. Pogoń atakuje. Co teraz wymyślą? Bramkarz bez kłopotu wyłapuje to dośrodkowanie. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. To musi być bramka! Stipica! Spektakularnie! Duże brawa należą się Chorwatowi. Daleka piłka z rogu. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Teraz biegiem muszą wracać do obrony. Co teraz? Będą prowadzić! Jest gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. A zatem mamy wynik 2-1. Traci teraz piłkę Korona. Szczecinianie jak na razie piłkę oglądają głównie pod nogami rywali. Ale też cóż drużynie przeciwnej po piłce, jeśli wynik na tablicy jest nie po jej myśli. Przy czym ze strony prowadzących to niebezpieczna taktyka, aż się proszą o skarcenie. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. To chyba wpadnie! Nie do wiary! Jakim cudem nie ma gola? Domku, też tego nie rozumiem. To była 200% okazja. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Mija teraz bez kłopotu. Sprawnie przeciął dośrodkowanie, ale nadal muszą uważać. Może być kontra pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. To może być groźne. Będzie kontra. Ładne teraz podanie. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. No, gdyby to wpadło, byłoby już po meczu. Naprawdę dobra okazja, by podwyższyć wynik. Dobrze, że wciąż próbują, ale bardzo niecelnie tym razem.
Do końca meczu pozostało tylko 5 minut, ale trzeba dowieść to jedno bramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka. Traci posiadanie piłki Pogoń. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Uwaga, składa się do strzału. Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. I dolicza teraz 3 minuty. Traci tę piłkę. Pogoń poszuka szansy na skrzydle. Próbuje podcinką. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Trudno mówić o jakiejś szczególnej...